Bernard Calbo urodził się około 1180 roku w Manso Calbo, niedaleko miasta Reus w Katalonii. Tu również zdobył wykształcenie. Należał do rodu szlacheckiego. Już w młodym wieku pracował jako prawnik i urzędnik w kurii archidiecezji w Tarragonie. W 1214 roku wstąpił do cysterskiego klasztoru Świętego Krzyża. Jego pobożność i mądrość przyczyniły się do szybkiego obrania go opatem tego klasztoru. W 1223 roku został biskupem Vich. Papież Grzegorz IX mianował go także inkwizytorem w walce z Waldensami. W 1238 wraz ze swoim dworem i świętym Rajmundem z Peñafort Bernard przystąpił do krucjaty rekonkwisty podjętej przeciwko Taifie w Walencji. Wspierał materialnie oblegających Burjanę i Walencję. W zamian za to otrzymał ogromne ziemie w Królestwie Walencji, które odwiedził ponownie w 1242 roku. Pomógł także wydać kodeks praw tego królestwa. Brał udział w synodach w Tarragonie w 1239 i w 1243 roku. Zmarł 26 października 1243 roku. Został pochowany w katedrze w Vich. Jego beatyfikacji dokonał w 1260 roku papież Aleksander IV. Kanonizował go 26 września 1710 roku papież Klemens XI. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Bernard, biskup, był wiernym głosicielem Ewangelii i obrońcą Kościoła. Utwierdź w swej miłości nasze serca, abyśmy zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą nam wskazał własnym przykładem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.